Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Dzień dobry, witamy trzeciego dnia Festiwalu Mastercard Off Camera. Ze mną jest pani Dorota Polak, aktorka filmowa i teatralna. Pani Dorota, chciałam się zapytać, aktorstwo to praca i ciałem, i umysłem, i emocjami. I to jest proces, który dla pani jest taki dający energię, czy raczej zbiera z pani energię, pani musi inaczej to jakby odnawiać? Ja często powtarzam, że ja, jak pewnie każdy aktor w sumie, ja jestem zbudowana jak akumulator, to znaczy im więcej pracuję, tym więcej się napędzam, czyli wypełniam, doładowuję. Oczywiście od czasu do czasu trzeba odpocząć, ale wiem to też od kolegów, że czas odpoczynku dla aktora to jest taki czas, jakby został wyłączony z prądu i wtedy więdnie. Więc tak to jest z tym zawodem, że my lubimy dużo pracy, my lubimy ciężką pracę i lubimy pracować generalnie. Również pewnie tak samo jest z reżyserami i scenopisarzami. Zapewne. I chciałam się spytać, jeśli chodzi o postacie, bo które pani gra, oczywiście one są pani różne charakterem, poglądami, podejściem do wielu spraw. Czy wszystkie pani lubi, czy wszystkie postacie, które pani gra, darzy pani sympatią? Czy czasami jest pani w konflikcie z tą postacią? Ja do tego w ten sposób nie rozpatruję. Ja nie zamierzam ich ani polubić, ani usprawiedliwić. Ja zamierzam, zwykle staram się jakoś, no mówiąc tak może zbyt górnolotnie, ale to jest może najlepsze określenie. Staram się je zaprosić do siebie, staram się zrobić im miejsce w sobie i je zaprosić do siebie, wpuścić, więc potem one ze mnie wychodzą, żyją potem jakoś własnym życiem. Teraz jest taka, tak się mówi po prostu, jest taki schemat, kiedyś się mówiło, że to aktor tworzy rolę. Dzisiaj się mówi, myślę, że to jest mądrzejsze określenie, że ja zapraszam postać sobie, do siebie. Bo wtedy i łatwiej się z nią rozstać, i łatwiej też myślę nią kierować od strony mózgu. To znaczy nie pojmować jej wyłącznie na poziomie emocji, ale też ją konstruować, planować, tworzyć mapy emocjonalne. Więc o takiej konstrukcji pracy bym raczej mówiła. Gra pani matki, gra pani, ma pani pewnie też dzieci? Mam już wnuka, ja nawet jestem babcią, mam cudownego rocznego wnuka. I pani opowiadała o swojej relacji z mamą. Czy jest dla pani jakąś też inspiracją już teraz w pracy twórczej, czy dziś? Jest w takim sensie, że mama moja jest osobą wiecznie przekonaną, że czeka ją coś dobrego, że wszystko co dobre jest przed nią. I w tym sensie jest dla mnie inspiracją, że mama się słabo ogląda za siebie, na szczęście. Patrzy przed siebie, mimo że ma 92 lata, to ona ciągle spogląda przed siebie. To jest niezwykłe i to jest inspirujące. Będzie pani jeszcze współpracować z panią Kingą Dębską? Czy to jest już rodzaj planowej przyjaźni, czy można tak powiedzieć? Wie pani co? Chyba nie, bo na tyle jesteśmy uczciwe wobec siebie z Kingą, że Kinga wczoraj mnie zapytała, słuchaj, mam dla ciebie rolę babci, chcesz babcię grać? Ja mówię, nie chcę babci, jeszcze nie chcę. Więc jesteśmy wobec siebie bardzo uczciwe. Cieszę się, że ona mnie widzi w swoich projektach, ale też nie jest tak, że ja muszę zagrać wszystko, co Kinga mi przyniesie i zaproponuje. Myślę, że się obdarzamy dosyć takim, powiedziałabym, zaufaniem, które też polega na tym, że mówimy prawdę sobie. Często kiedyś usłyszałam, ktoś powiedział, że aktorstwo to kobieca praca dla mężczyzn i męska praca dla kobiet. To bardzo ładne powiedzenie. Nie znam go, ale myślę, że muszę się nad tym trochę zastanowić, ale tak, myślę, że to jest okej powiedzenie. Tak, rzeczywiście trzeba mieć w pracy tej grubszą skórę,
a z kolei mężczyźni muszą nabrać trochę wrażliwości, czy też nadwrażliwości. To jest gdzieś balansowanie pomiędzy byciem bardzo twardym i niesamowicie wrażliwym, tak? Tak. To jest przyjemne w tej pracy, czy to jest najtrudniejsze w tej pracy, najbardziej bolesne? No? Bardzo ciekawe pytanie, czy to jest przyjemne. Myślę, że to jest przerzucanie się z najtrudniejszym. Z konstrukcji do emocji, z emocji znowu do konstrukcji. I że to w tym zawodzie jest najtrudniejsze, połączenie tych dwóch elementów. Destrukcji, czy też desorganizacji, czy też dekonstrukcji, a potem konstruowanie tego na nowo, że to ciągłe przerzucanie się z tych stanów, to jest chyba najtrudniejsze, tak. I potem trzeba, jak pani kiedyś powiedziała, wrócić do domu, zrobić zupę pomidorową. A potem trzeba wrócić, zdjąć perły i zrobić zupę pomidorową. Tak. Bardzo lubię to pani powiedzenie, często powtarzam. Ale bo to naprawdę tak było. Ja grałam kiedyś Marię Stewart. Znaczy gram cały czas w teatrze, gram Marię Stewart i mam właśnie jakieś biżuterie i ja kiedyś w tych biżuterii po prostu przez pomyłkę poszłam do domu i uświadomiłam sobie, że w tym właśnie, tym czymś mieszam tutaj w garnku. No i zdjęłam perły i zrobiłam pomidorową. Już ostatnie pytanie. Powiedziała pani, że kulisy teatru to jest takie magiczne miejsce. A gdzie na planie jest magiczne miejsce? Czy w ogóle istnieje? Czy jest szansa na takie magiczne miejsce na planie? To mnie pani zaskoczyła. Właśnie chyba nie wiem, czy jest magiczne. Na pewno nie jest nim kamper, na pewno nie. Może trochę takiej magii ma charakteryzatornia, gdzie rano o 4 aktorki przychodzą i wyglądają jak każdy człowiek o 4 rano. Człowiek o 4 rano, mija godzina i wyglądamy no, znacznie lepiej, czasem jeszcze te pani, bardzo dobrze. Które się zawsze kocha, bo one są, prawda, bo nas twarzą jako piękne. Tak, no i właśnie te maseczki, ten być może to jest takie magiczne miejsce, być może. Dziękuję ślicznie za rozmowę, to była ogromna przyjemność. Dla mnie także, wszystkiego dobrego życia. Zapraszamy na film Zabawa.